Święto Policji to wyjątkowy dzień dla każdego policjanta. To moment, w którym chociaż w niewielkim stopniu wynagrodzona jest trudna służba drugiemu człowiekowi. To także dobra okazja do podziękowania wszystkim, którzy wspólnie z policjantami na co dzień angażują się w budowanie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Dzisiaj ponad 2600 funkcjonariuszy z Dolnego Śląska będzie otrzymywało awansy na wyższe stopnie, ale także ponad 200 policjantów i pracowników otrzyma odznaczenia. To są odznaki Zasłużony Policjant, to są medale za długoletnią służbę. 16 osób reprezentujących między innymi samorządy lokalne, policję czeską także, czy też inne instytucje, które z nami na co dzień współpracują, otrzyma medale Zasłużeni dla Policji. Przy tej okazji prezentowany był również specjalistyczny sprzęt policyjny. To są różnego rodzaju pojazdy specjalistyczne ruchu drogowego, m.in. ambulans obsługujący wypadki drogowe. To także sprzęt specjalistyczny policyjnych antyterrorystów, m.in. roboty, które wykorzystywane są przy niebezpiecznych materiałach, broń. To także sprzęt policjantów z komisariatu wodnego, m.in. poduszkowiec, który umożliwia nam działanie zarówno na lądzie, jak i na wodzie. No i dość poważnych, dużych rozmiarów pojazd, tak zwane centrum monitoringu. Podczas święta obecni byli również funkcjonariusze samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego policji. Przeprowadzili oni pokazową akcję odbicia zakładników z rąk terrorystów. Policja traktuje swoje święto również jako okazję do nieustannego przypominania obywatelom o zasadach bezpieczeństwa, na przykład drogowych. No pamiętajmy o tym przede wszystkim, że to bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dzisiaj mamy szereg kampanii mówiących o tym, tak? Są to kampanie nawołujące do stosowania się do przepisów ruchu drogowego. Jeżeli chodzi o kierujących, przed wyjazdem no na pewno przygotować się do tej podróży wakacyjnej. Jeżeli to jest ta podróż długa, zaplanować sobie to. Więcej może postojów przemyśleć, może o tym pomyśleć o temperaturze w tym samochodzie, żeby to też nie zakłóciło, jakoś wpłynęło na naszą podróż. Uroczystości uświetniło przekazanie przez prezydenta Wrocławia Rafała Dudkiewicza sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Nadanie sztandaru, symbolu patriotyzmu, męstwa i honoru, jest wielkim wyróżnieniem. Dla jednostki policji ma rangę szczególną. To najcenniejszy dowód uznania za trudną i niebezpieczną służbę, ale także symbol wdzięczności ze strony społeczeństwa dla strożów prawa.